Witamy serdecznie naszego kolejnego gościa w naszym studiu na Europejskim Kongresie Gospodarczym, a razem z nami pan prezes Sławomir Nalewajka, Bombardier Transportation Polska. Witamy serdecznie, panie prezesie. Witam serdecznie. Panie prezesie, zacznijmy od spraw, które dla nas są ważne, bo jak wiadomo, koszula bliższa ciału, czyli porozmawiajmy o przyszłości tej firmy, którą macie państwo tutaj w Katowicach. W Katowicach firmy z wieloletnią historią, firmy bardzo doświadczonej, no firmy, która teraz jest elementem tego, co nazywamy Bombardier Transportation. Tak, firma w Katowicach, dawny ZWUS Katowice, 96 lat tradycji na rynku. Dzisiaj firma, która się bardzo szybko rozwija, od 15 lat będąc najpierw w koncernie ABB, od 2011 roku w Bombardierze, firma rozbudowała się z 275 pracowników dzisiaj do 900 pracowników. Dzisiaj w Katowicach Bombardier, angażując olbrzymie środki, zorganizował centrum rozwoju dla całej Europy, jeżeli chodzi o budowę urządzeń automatyki kolejowej. Mamy obecnie 350 inżynierów i mało tego, mamy również centrum produkcyjne dla całej dywizji Rail Control Solution, czyli urządzenia wyprodukowane w Katowicach trafiają dzisiaj do 52 krajów świata. Bo kiedy myślimy o kolejach dużych prędkości, a o nich za chwilę porozmawiamy, my musimy pamiętać, że przede wszystkim tym jednym z najważniejszych elementów są może niekoniecznie tory, ale cały ten system zarządzania ruchem kolejowym. Tak, system ERTMS, poziom drugi czy trzeci, Europejski System Prowadzenia Ruchu Pociągów. My do tego jesteśmy przygotowani od wielu lat. Grupa naszych inżynierów jeszcze w latach 90. wdrażała w Szwajcarii pierwszą komercyjną instalację systemu ERTMS między Lucerną a Olten. Od tego momentu mamy tutaj, powiedzmy, pełne kompetencje, żeby budować te systemy. Wybudowaliśmy jako pierwsi pilotową instalację na linii 30 od granicy w kierunku Wrocławia do Legnicy, a dzisiaj kończymy obecnie dwie duże instalacje ERTMS-u, to jest od Opola do Legnicy i od Warszawy do Gdyni. Projekt od Opola do Legnicy będzie uruchomiony w czerwcu tego roku. Panie prezesie, zatem przejdźmy do konkretów, do tego, co interesuje większość naszych słuchaczy. Jest pan w pewnym sensie osobą z zewnątrz, to znaczy firma jest rzecz jasna jak najbardziej zainteresowana rozwojem kolei dużych prędkości w Polsce, ale proszę mi powiedzieć, pana zdaniem, państwa zdaniem, jak ten scenariusz tak naprawdę realistycznie w Polsce się rysuje? Czy to jest w pewnym sensie pewna mrzonka, pewne marzenie, do którego dążymy, czy to jest pewna rzeczywistość, którą realizujemy? Myślę, że to jest rzeczywistość, którą realizujemy, ponieważ projekty infrastrukturalne, w których firma Bombardier bierze udział jako czynny, powiedzmy, wykonawca robót w dziedzinie automatyki, mamy zabudowane urządzenia na wielu tysiącach kilometrów, te inwestycje są przygotowane do pociągów dużych prędkości. Tu należy rozdzielić pociągi dużych prędkości, czyli do 200-230 km na godzinę i tak zwany very high speed, czyli pociągi do 350 km na godzinę. Jeżeli mówimy o prędkościach, o pociągach dużych prędkości do 230 km na godzinę, to większość obecnie realizowanych inwestycji jest przygotowana do tego. Oczywiście są takie elementy jak na przykład skrzyżowania w poziomie szyn, które trzeba zlikwidować, czyli zbudować mosty, wiadukty, ale generalnie te inwestycje na liniach głównych, one pozwalają już jeździć pociągami dużych prędkości. Ale panie prezesie, kiedy słyszymy o kolejnej inwestycji podpisanej właśnie tu, że tam będziemy remontowali taki albo inny odcinek między różnymi miastami, to są inwestycje, które są rozpisane na wiele miesięcy, na wiele lat. Czasami jesteśmy zaskoczeni tym, że na przykład finał, koniec jakiejś inwestycji będzie za 2-3 lata, finał inwestycji kolejowej. To naprawdę musi wszystko tak długo trwać? Czy to jest pewien obraz zapóźnień, z jakimi mamy do czynienia? Znaczy tak, obecnie jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, to odtwarzamy linie kolejowe, które były zabudowane w latach 50., 60., 70. Oprócz właściwie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej żadna nowa linia kolejowa nie powstała.
Długość trwania procesu inwestycyjnego jest związana z tym, że na tych liniach utrzymywany jest ruch kolejowy. Czyli pracę trzeba tak zorganizować, żeby modernizować linię, a jednocześnie określona liczba pociągów musi po prostu się po nich przemieszczać. I to powoduje, że to po prostu trwa tak długi czas. Panie prezesie, ja zadam pytanie, które dotyczy stricte tego naszego regionu. Mam nadzieję, że sprawa jest panu w pewnym sensie znana. A mianowicie, jeśli spojrzymy na mapę, to ilość szlaków kolejowych na Górnym Śląsku jest po prostu bardzo duża, bardzo gęsta. To są szlaki kolejowe, które należą nie tylko do PKP czy PKP PLK, ale przecież pamiętamy tutaj kiedyś w naszym regionie działały takie firmy jak na przykład Kolej Piaskowa, prawda? To też była bardzo gęsta sieć linii kolejowych. Ta infrastruktura, która w naszym regionie jest, jest naprawdę bardzo bogata, ale my z niej nie korzystamy. To znaczy można by na niej zbudować właśnie na przykład, nie wiem, jakieś osie ruchu pasażerskiego. Bo właściwie przesiedliśmy się wszyscy do samochodów i w nich utkwiliśmy. Tak, to jest problem, bym powiedział, Śląska. Jeżeli się popatrzy na statystyki, że tylko 18% społeczeństwa Śląska korzysta z transportu publicznego, a jednocześnie jesteśmy najbardziej zapylonym, zabrudzonym regionem w Europie, no to wiadomo, że musimy znaleźć na to rozwiązanie. Rozwiązaniem jest wykorzystanie oczywiście infrastruktury kolejowej, tej, o której pan wspomniał, do celów transportu publicznego. Czyli można odtworzyć tą infrastrukturę i wykorzystać coś w rodzaju, nie wiem, lekkiej kolejki, metra zewnętrznego. I to jest do zrobienia. To jest, bym powiedział, temat, który no, często podnoszę w rozmowach czy z ministerstwem, czy z PLK-ą i zadaję często pytanie, dlaczego na Śląsku nie robimy tych inwestycji, bo to pięknie można byłoby z tego zrobić fantastycznie funkcjonujący system transportu aglomeracyjnego. Tym bardziej, że tak jak mówimy, są szlaki kolejowe, które cały czas są jakby do odbudowania. Tutaj nie musimy budować nowych linii. Tak, wystarczy po prostu, jeżeli byśmy zdecydowali się, że na tych liniach będą kursowały tylko lekkie pociągi pasażerskie, to nie trzeba, bym powiedział, dużych wydatków finansowych, żeby odtworzyć infrastrukturę, bo niepotrzebne są, jak to mówią, tory pod duże obciążenia, na przykład pociągi towarowe, czyli no, w krótkim okresie czasu. Jeżeli chodzi o automatykę, posiadamy specjalne rozwiązania, na przykład ERTMS regionalny, czyli też 1/3 kosztów standardowego wyposażenia linii magistralnej i te pociągi mogłyby jeździć. Także no właśnie. Ja się zgadzam z panem redaktorem. No właśnie, a z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy mamy te informacje, czy pamiętamy, że w poprzedniej perspektywie finansowej to właśnie kolej była tą instytucją, która jakby nie zdołała zagospodarować wszystkich pieniędzy, które były jej przypisane. No to jest niestety bardzo smutna konstatacja. No ja mam nadzieję, że teraz obserwując postęp w wykorzystaniu środków europejskich, tej drugiej perspektywy, nowe władze Metropolii Śląskiej będą w kontakcie z ministerstwem, będą w kontakcie z PLK-ą i ewentualne, bym powiedział, zwolnione środki wykorzystają właśnie na cele, o których tutaj rozmawiamy. Ale czy nie brakuje panu czasami takiej, nie wiem, ułańskiej fantazji, pewnego rozmachu w myśleniu tym, jak rozwiązać problem komunikacji pasażerskiej właśnie w metropolii, właśnie w aglomeracji? Nie brakuje panu czasami tego, że nie mamy jakiegoś takiego szalonego, wspaniałego pomysłu, a tak staramy się tak dłubać kroczek po kroczku? Przerwę panu redaktorowi. Jeżeli chodzi o inwestycje przyszłościowe, powinniśmy marzyć. Jeżeli patrzymy na życie dookoła nas, życie nas zaskakuje. Robienie planów wyprzedzających często w momencie, kiedy przychodzi do realizacji projektu, technologie, o których myślimy, są przestarzałe. My jako Bombardier w tej chwili zaczynamy promować nowe rozwiązania, między innymi monoraila, czyli kolejki na estakadzie bardzo cichej, ekonomicznej, o dużej przepustowości. Mam nawet ze sobą propozycję, czy tam film, który pokazuje, jak można wkomponować w tą najbardziej obciążoną oś między Chorzowem a Sosnowcem. I taka kolejka po prostu no, by się wpasowała kapitalnie właśnie i w pejzaż, bo to jest ładna kolej, i z drugiej strony rozwiązałaby problem transportu. Na tej głównej osi, gdzie to jest najbardziej obciążony kawałek drogi w Polsce, można byłoby zrobić parkingi park and ride i dalej pasażerowie mogliby w sposób, bym powiedział, szybki, wygodny podróżować po Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie. No dobra, ale panie prezesie, to w czym jest problem? W braku fantazji, w braku rozmachu, w braku odwagi, czy na przykład w pieniądzach? Ja myślę, że to są kwestie decyzji.
Bo jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej, one są. Jeżeli chodzi o dostęp do różnego rodzaju, bym powiedział, kredytów, jest. Firma taka jak nasza może budować tego typu inwestycje w tak zwanej formule PPP, czyli partnerstwo publiczno-prywatne. Jest szereg, bym powiedział, decyzja. Po prostu decyzja, że takie rzeczy robimy, bo one są potrzebne. Zatem czekajmy na decyzje i miejmy nadzieję, że niebawem one zapadną, że właśnie ta metropolia, która jeszcze nie ma roku, ale ta metropolia pokaże, że powstała między innymi po to, żeby wyciągnąć nas wszystkich w XXI, a właściwie XXII wiek. Zgadzam się. Zacznijmy wszyscy marzyć, zacznijmy te marzenia realizować. Niech metropolia będzie trochę jak startup, prawda? Gdzie ludzie marzą i bardzo szybko pojawiają się bardzo ciekawe aplikacje, które po paru miesiącach opanowują nasze smartfony, pojawiają się nowe usługi. Bądźmy marzycielami i spełniajmy te marzenia. Oby tak było. Dziękuję za te słowa. A Państwa i moim gościem był prezes Bombardier Transportation Polska, pan Sławomir Nalewajka. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.